Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu wtorkowej śniadania z RODO. Na dzisiaj mamy przygotowane 13 pytań. Mam nadzieję, że będą jeszcze w trakcie naszego spotkania dodatkowe pytania dotyczące chociażby niektórych z nich. Mam nadzieję, że wśród dzisiejszych uczestników są autorzy niektórych z tych pytań, ponieważ one są na tyle rozbudowane, że na pewno moglibyśmy dłużej jeszcze o nich porozmawiać albo dodać ewentualnie te pytania, które by pozwoliły wyjaśnić i rozwinąć niektóre z tych zagadnień. Przypominam dla porządku, dla tych osób, które są po raz pierwszy albo zapomniały już, jaka jest zasada, proszę mi przerywać w każdym momencie, kiedy uznacie to Państwo za stosowne. Proszę zadawać dodatkowe pytania, uzupełniające pytania, tak abyśmy starali się wyczerpać każdy temat maksymalnie, jak się to tylko da. Zatem przechodzimy do pierwszego pytania. Czy numer rejestracyjny pojazdu to dane osobowe? Jak najbardziej. Można powiedzieć, że numer rejestracyjny, który jest przypisany do osoby fizycznej, jak najbardziej może stanowić dane osobowe. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że bardzo często numery rejestracyjne pojazdów, które pokazywane są w telewizji, są zanonimizowane, tak to nazwijmy, one, jak to młodzież mówi, często są zblurowane, czyli są po prostu nieczytelne. Nie są zasłonięte jak za dawnych czasów czarnym paskiem, ale są po prostu rozmyte albo w inny sposób są po prostu nieczytelne. Po to właśnie, żeby nikt nie mógł roszczyć sobie jakichś pretensji do tego, że te numery rejestracyjne zostały gdzieś ujawnione, opublikowane. Pamiętajmy też o tym, że parę lat temu dosyć głośną aferą było wysyłanie zdjęć z fotoradarów, które to zdjęcia pokazywały wizerunek pasażera. No wiemy, że czasami różnie się zdarza przygodnie zabrać kogoś na stopa albo jechać z kolegą, z koleżanką z pracy, a potem okazało się, że współmałżonek takie zdjęcie odbierał na poczcie czy przychodziło do skrzynki. No i było potem dosyć dużo wyjaśnień, jeżeli chodzi o to, dlaczego, z kim, po co, na co. Dlatego też w pewnym momencie organy, które zajmują się oczywiście wysyłaniem takich zdjęć, zaczęły zasłaniać całkowicie drugą postać, postać pasażera, po to, żeby wyeliminować tego typu jakby nieścisłości dotyczące chociażby ujawnienia danych osobowych osób poza kierowcą. Wszak jeżeli mamy do czynienia z jakimkolwiek wykroczeniem czy przestępstwem związanym z pojazdem, no to popełnia to wykroczenie kierowca, nie natomiast osoba, która siedzi na miejscu pasażera. Tym samym jego dane osobowe, a w tym wypadku wizerunek, nie jest komu do niczego potrzebny. Co innego, jeżeli mówimy o numerze rejestracyjnym pojazdu służbowego, powiedzmy najczęściej pojazdu należącego najczęściej do jakiegoś towarzystwa leasingowego. W takiej sytuacji numer rejestracyjny pojazdu to już nie będą dane osobowe. Nie będą one bowiem przypisane w dowodzie rejestracyjnym do jakiegoś właściciela, ale do danego towarzystwa leasingowego. A tym samym już tracimy możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej, której te dane dotyczą. Zatem nie spełnia taki numer rejestracyjny definicji tych danych. Nie jest to z kolei znowu takie proste, które numery rejestracyjne są numerami należącymi do osoby prywatnej, a które do firmy leasingowej. Dlatego też dla pewności te wszystkie numery rejestracyjne są po prostu anonimizowane w mediach. Natomiast na nasze potrzeby, ci z Państwa, którzy stosują monitoring wizyjny i samochody kontrahentów, klientów czy petentów wjeżdżają na teren objęty monitoringiem, należałoby wskazać, że rzeczywiście w zbiorze objętym tym monitoringiem w tym procesie również przetwarzane są dane i wpisujemy tam po prostu numer rejestracyjny pojazdu. Czasami może to być przydatne z punktu widzenia przekazania zapisu monitoringu wizyjnego uprawnionym organom, szczególnie policji, która prowadzi postępowanie w związku z jakimś tam powiedzmy zdarzeniem. Czasami proszę o tym pamiętać, że nasz monitoring obejmuje również przestrzeń publiczną. No nie do końca jest to właściwe i powinniśmy dążyć do takiej sytuacji, w której rzeczywiście tylko administrowany przez nas obszar powinien być tym monitoringiem objęty. Nie powinniśmy monitorować zatem drogi publicznej, chodnika publicznego,
No ale jeżeli już tak się dzieje i policja to zauważy, to najczęściej zamiast zwrócić tam uwagę, że to jest nie do końca zgodne z prawem, no to raczej wolą uzyskać zapis takiego monitoringu z takiej kamery, ponieważ służy to wyjaśnieniu jakiejś sprawy. A dlatego uważają, że to jest chyba mniejsze zło, a większy zysk z takiego nagrania. Dlatego naprawdę, mimo że może wydawać się to śmieszne, ale numer rejestracyjny pojazdu powinniśmy naprawdę traktować jako dane osobowe. Nam się tak naprawdę nic złego nie stanie, jeżeli dopiszemy to do tego procesu przetwarzania związanego z monitoringiem wizyjnym albo z jakąkolwiek ewidencją pojazdów wjeżdżających na teren przetwarzania danych osobowych, mówiąc najszerzej. I to tylko w zasadzie w tym kontekście te dane osobowe możemy przetwarzać. Chyba że będzie sytuacja dotyczyła zakładów produkcyjnych, gdzie mamy ustalone odbiory towaru, rzeczywiście przyjeżdżają pojazdy, które oprócz tego, że wskazany jest numer rejestracyjny pojazdu, to również dane osobowe kierowcy. Niestety do pewnego momentu zdarzało się tak, że były nawet sterowane dowody osobiste kierowcy albo prawo jazdy kierowcy, który miał przedstawić podbiór towaru. Ale było to związane z kolei znowu z bardzo prostą sytuacją, w której przekazywaliśmy nieznanej osobie towar warty czasami kilkaset tysięcy złotych. Zatem firmy dążyły do tego, żeby rzeczywiście jedynie właściwa i upoważniona osoba dokonywała takiego odbioru towaru. Jeżeli nie ma pytań dodatkowych, co do tego pytania przechodzimy do kolejnego. Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być ustna? Jak najbardziej tak, szanowni państwo. W rozporządzeniu ogólnym ochrony danych osobowych nie ma mowy o formie, w jakiej mamy uzyskać zgodę. No zgoda po pierwsze nie może być domniemana. Druga rzecz, administrator danych musi udowodnić posiadanie zgody. Zatem posiadanie zgody ustnej jest jak najbardziej możliwe w momencie, kiedy będziemy potrafili opracować procedurę zapewniającą, że dwóch pracowników będzie potwierdzało złożenie, wyrażenie takiej zgody przez na przykład klienta w formie ustnej. Oczywiście taka zgoda może być podważona przez ewentualnie organy kontrolne, bądź też w przypadku, kiedy sprawa trafi z różnych przyczyn do sądu, to oczywiście osoba, której dane dotyczą, może stwierdzić, że ona nigdy w życiu nie wyrażała nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. Natomiast w związku z tym my chyba przede wszystkim wolimy, żeby ta zgoda była w formie pisemnej, a najchętniej, jeżeli stosujemy różnego rodzaju checkboxy, które wyrażają nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych, to staramy się, aby w bazie danych został zapisany numer IP komputera, z którego ta zgoda została wyrażona. Oczywiście nie jest to jednoznaczne wskazanie osoby, która wyraziła tą zgodę. Często niestety się zdarzają sytuacje, że rejestrując kogoś na szkolenie, komórki HR-u, czy kadr, czy komórki zajmujące się szkoleniami, rejestrują osoby pracowników innych działów, jednocześnie wyrażając w ich imieniu zgodę. No to oczywiście jest to niewłaściwe postępowanie, niemniej jednak dla nas, jako dla administratora danych, wówczas potwierdzeniem uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonego kandydata na szkolenie czy uczestnika szkolenia będzie właśnie tylko ten checkbox, mimo że został zaznaczony przez inną osobę. A ze względu na notowanie sieci LAN będziemy mieli informację tylko o tym zewnętrznym numerze sieci, która tą zgodę wyraziła. Nie dotrzemy już bezpośrednio do komputera, z którego została ta zgoda wyrażona. Zatem starajmy się, aby te zgody, które odbieramy dla celów dowodowych, były w formie pisemnej, ostatecznie właśnie w wersji elektronicznej, jeżeli te checkboxy są zaznaczane, żeby te bazy były przechowywane w taki sposób, aby można było na potrzeby jakichś postępowań dotrzeć do takiego rekordu i stwierdzić, że rzeczywiście z takiego numeru IP taka zgoda została wyrażona. Przechodzimy zatem do kolejnego pytania. Pytanie trzecie. Czy na stronie www mam umieścić klauzulę RODO? Tak, szanowni państwo, jak najbardziej warto zwrócić uwagę na to, że wspomniany wcześniej numer IP komputera, który może połączyć się z naszą witryną, z naszą domeną, zawsze pozostawia ślad w logach serwera www udostępniającego zawartość domeny. I w tym wypadku najczęściej jest to albo zapisane ciasteczka, a ciasteczka najczęściej zwracają numer IP urządzenia, które zgłasza żądanie
w protokole www. No i w tym wypadku przetwarzamy dane osobowe. Są to najczęściej dane firmowe, w momencie, kiedy oczywiście występujemy jako przedstawiciele danego podmiotu. Ale często zdarza nam się, w zasadzie cały czas po godzinach pracy, wszystkie strony, które odwiedzamy, odwiedzamy prywatnie. I wtedy te nasze dane osobowe rzeczywiście w postaci numeru IP są rejestrowane przez tą stronę www. Zatem warto byłoby umieścić chociażby tą klauzulę informacyjną, o której mowa w artykule 13, w jakiejkolwiek zakładce, która może nosić nazwę polityka prywatności. Może jednocześnie zawierać gdzieś tam obok tej klauzuli informacyjnej również informację dotyczącą zasad przetwarzania plików cookies. Można to połączyć, można stworzyć z tego jedną właśnie taką politykę prywatności, która będzie opisywała zasady dotyczące i ochrony danych osobowych, i zasady umieszczania ciasteczek na naszej stronie. Natomiast ze względów na stosowanie monitoringu wizyjnego w obszarze przetwarzania, warto pomyśleć o umieszczeniu klauzuli informacyjnej w rozszerzonej formule, zawierającej właśnie informacje dotyczące stosowania monitoringu. I wówczas nazwiemy taką klauzulę klauzulą kaskadową i to w zasadzie w tej dalszej części kaskady, ponieważ pierwszą taką podstawową informację dotyczącą administratora danych osobowych, który przetwarza dane za pomocą monitoringu, umieścimy na identyfikatorach, na tych tablicach informujących o stosowaniu monitoringu wizyjnego. Czy to obiekt chroniony, czy to obszar chroniony, czy obszar monitorowany, czy będzie to piktogram kamery. Pamiętajmy o tym, że taki czysty obraz, ideogram kamery, to już w obecnych czasach pod rządami RODO trochę mało. Należy go uzupełnić o te podstawowe informacje, o których mowa w artykule 13. Ale jedna z pierwszych wytycznych prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mówiła o tym, że właśnie można zastosować klauzulę kaskadową. A więc najważniejsze informacje, które są niezbędne do przekazania, chociażby o administratorze danych osobowych, umieszczamy właśnie fizycznie na tej tablicy z piktogramem kamery, odnosząc jednocześnie osobę, której dane dotyczą, czyli czytającego, czy tą osobę, która wchodzi na obszar, kierującą właśnie na stronę internetową, gdzie ta osoba będzie mogła zapoznać się z dalszą częścią tej klauzuli informacyjnej. Dobry przykład, szanowni państwo, to jest stosowanie regulaminu chociażby parkingu w galeriach. Jest to moje ulubione zajęcie. Wyobraźcie sobie państwo, piątkowe popołudnie przyjeżdżacie do galerii handlowej. Wiadomo, że jakieś tam kolejki są. Stajecie w tej kolejce samochodów, które wjeżdżają przez bramkę. No i nagle ktoś się zatrzymuje. Oczywiście, bo tablica z regulaminem wisi. Druk jest malutki, jest mnóstwo zapisów i ktoś to czyta. Przynajmniej zajmie mu to 10 minut. No, szanowni państwo, ile osób może czytać taki regulamin, stojąc i czekając na wjazd do takiej galerii? Czekalibyśmy parę godzin, to jest czyste szaleństwo. Dlatego właśnie zastosowanie klauzuli kaskadowej ma tu całkiem niezłe rozwiązanie. I wtedy osoba zainteresowana oczywiście może udać się na tą stronę internetową i tam doczytać sobie te pozostałe informacje, o których mowa w artykule 13, ustęp 1 i 2 RODO. Natomiast odradzam umieszczanie wszystkich klauzul informacyjnych dotyczących kontekstu przetwarzania, które akurat są i podlegają jakby temu obowiązkowi informacyjnemu. Pamiętajmy, że stosujemy różne zapisy dla kandydatów do pracy, dla pracowników, dla klientów, dla osób odwiedzających stronę internetową. Dlatego zawsze sugeruję, co zresztą państwo na pewno na własnej skórze już odczuliście, zawsze sugeruję, żeby ta klauzula zgody była jak najbardziej uniwersalna. Żeby rzeczywiście ta klauzula zgody była na tyle ogólna, żeby te informacje, które musimy przekazać w trybie artykułu 13 RODO, rzeczywiście zostały zawarte, ale szczegóły, jak zawsze, są dostępne u inspektora ochrony danych. W większości przypadków, szanowni państwo, patrząc po wykazie dzisiejszych uczestników, akurat mam przyjemność tą funkcję pełnić. Zatem zawsze w przypadku dodatkowych pytań jest punkt kontaktowy i zawsze udzielamy tych dodatkowych wyjaśnień, informacji dla osób, które dane dotyczą, za pośrednictwem chociażby naszego systemu biletowego, naszego systemu ITS. Przechodzimy do czwartego pytania. Czy można stworzyć bazę zgód? No, można, szanowni państwo.
Jak najbardziej zalecamy tworzenie i zbieranie zgód dotyczących konkretnych kontekstów przetwarzania. Zatem dla kandydatów do pracy tą jednostką, tą komórką, która będzie tworzyła taką bazę zgód, będą kadry, będzie HR. W tym wypadku oczywiście kadry powinny przechowywać te klauzule zgody na potrzeby tego kontekstu przetwarzania, czyli rekrutacji. Potem zgody dotyczące samego zatrudnienia. Oczywiście w tych kontekstach, gdzie przesłanką legalności jest zgoda, bo w większości przypadków będzie to oczywiście realizacja umowy o pracę. Natomiast rzeczywiście te zgody dobrze, żeby były przechowane przez te komórki. I rzeczywiście w rozumieniu baza zgód mam na myśli oczywiście oddzielną teczkę wiązaną, czy też segregatory, w których te zgody będą przechowywane. Do czasu oczywiście ich odwołania albo do zgłoszenia sprzeciwu. Natomiast centralnie tworzona baza danych, akurat taki przypadek mamy w dużej firmie, czy w zespole, czy w grupie agentów ubezpieczeniowych, którzy rzeczywiście działając na niemalże praktycznie obszarze całej Polski, muszą czasami, nie chcąc jakby odbierać drugie zgody od klienta, muszą zweryfikować, czy już współadministratorzy tworzący tą grupę ubezpieczeniową posiadają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Często się bowiem zdarza, że biznesmen, który prowadzi firmę w jednym miejscu, tam ją ubezpiecza u agenta będącego współadministratorem grupy tej naszej ubezpieczeniowej, a z kolei mieszkanie albo majątek prywatny albo własne zdrowie ubezpiecza w miejscu swojego zamieszkania i akurat u innego agenta, który też jest współadministratorem naszej grupy ubezpieczeniowej. Zatem nasz agent, prosząc o podpisanie tej drugiej, kolejnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, naraża się na tą negatywną opinię klienta, który mówi, że no ile razy mam podpisywać tą samą zgodę. No, po to właśnie służyć może taka centralna baza zgód, gdzie mamy po prostu informację, czy dana osoba, imię, nazwisko, PESEL wyraziła już zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z kontekstem przetwarzania, a więc w związku z możliwością udzielenia czy przypomnienia klientowi o terminie upływającej polisy, czy też zaproponowania nowych produktów ubezpieczeniowych. W tym wypadku ta zgoda, rzeczywiście taka baza zgód centralna jest jak najbardziej rozsądna, natomiast w przypadku podmiotów, które dzielą się tylko na swoje poszczególne działy ze względu na charakterystykę pracy, czy to HR, czy księgowość, czy sprzedaż, czy sekretariat, czy produkcja, w tym wypadku już tworzenie centralnej bazy zgód nie ma znaczenia. Każdy dział, czy to właśnie HR, czy to marketing, czy to sprzedaż, będzie posiadała swoją bazę, czyli tak naprawdę zbiór zgód, do której zawsze można dotrzeć, a w przypadku, kiedy będą prowadzone jakiekolwiek postępowania wyjaśniające w przypadku jakiegoś wniosku osoby, które dane dotyczą o prawo do bycia zapomnianym, czy też o prawo wglądu do danych osobowych, bądź jeżeli będzie trzeba właśnie udzielić odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, na to, kiedy wyraziła zgodę i w jakiej formule, wtedy właśnie będziemy musieli dotrzeć do tej pisemnej zgody, którą otrzymamy, bądź też do bazy danych, o której mówiłem przy okazji omawiania wcześniejszego pytania. Dlatego centralnej bazy zgód nie tworzymy, nie ma takiego wymogu prawnego, natomiast te wszystkie zgody, które są przechowane, warto, żeby rzeczywiście były przechowywane w danej komórce, w której zgoda jest odbierana, bądź która rzeczywiście komórka przechowuje pozostałe dokumenty, dla których ta zgoda została odebrana. Dobrym przykładem, bo teraz mi tutaj przyszło na myśl, jest szkoła i nauczyciel, który organizuje na przykład jakiś konkretny konkurs albo jakąś konkretną wycieczkę. Wówczas to ten nauczyciel jest zobowiązany do przechowywania tych zgód od rodziców, które otrzyma na udział dziecka w wycieczce, a następnie na przykład na wykorzystanie tych zdjęć albo ich przekazanie podmiotom, które współuczestniczą w takiej wycieczce albo takim konkursie. Wtedy rzeczywiście to nauczyciel będzie odpowiadał za to, żeby te zgody przechowywać. Kolejne pytanie, co się stanie, jeśli zgubię kopię dokumentu? Szanowni Państwo, z punktu widzenia ochrony danych osobowych nie ma znaczenia, czy zgubimy kopię dokumentu, czy dokument. W rozumieniu oczywiście przepisów prawa, czyli dokument, będzie to oświadczenie woli uprawnionej osoby, organu, odpowiednio zgodnie z formułą reprezentacji
podpisany i opieczętowany, w zależności od tego oczywiście, czy dysponujemy pełnomocnictwem wydanym na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, czy kodeksu spółek handlowych, to już jakby nie wnikamy. Zarówno oryginał, jak i kopia zawiera te same dane osobowe. I z punktu widzenia RODO nie ma znaczenia, czy zgubiliśmy oryginał, czy zgubiliśmy kopię. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, w której zgubiliśmy kopię dokumentu, to nie możemy tego faktu jakby lekceważyć. A, nie ma problemu, skopiuję sobie jeszcze raz oryginał, przecież jest na przykład w kadrach. Jak najbardziej zagubienie kopii dokumentu, kserokopii, kopii, odpisu, w jakiejkolwiek formule, oczywiście nazwiemy tą kopię, może stanowić naruszenie ochrony danych osobowych. Ale oczywiście sam fakt, czy to zdarzenie, to zgubienie kopii dokumentu będzie stanowiło naruszenie, o którym mowa w rozporządzeniu ogólnym ochrony danych osobowych, czy też będzie to jedynie incydent, który w związku z którym nie doszło do naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, to oczywiście o tym będzie decydowało najwyższe kierownictwo po przeprowadzeniu przez inspektora ochrony danych postępowania sprawdzającego, tak to nazwijmy, albo wyjaśniającego, jak to woli. Sens jest ten sam, chodzi o to, żeby zweryfikować, czy naruszenie miało miejsce, a jeżeli miało miejsce, to czy rzeczywiście doszło do naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, bo wtedy wiadomo, że rozpoczynamy inną procedurę, chociażby tą procedurę 72 godzin na powiadomienie Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu. No i oczywiście niezwłoczne powiadomienie osoby, której naruszenie dotyczyło, a w tym wypadku zależy się od tego, jaka by to kopia dokumentu była. Jeżeli to będzie kopia listy płac, no to oczywiście wiadomo, że będziemy musieli poinformować o tym wszystkich naszych pracowników. Także przede wszystkim procedura, co się stanie, jeśli zgubię kopię dokumentu, powinna mówić o tym, że informujemy od razu inspektora ochrony danych i bezpośredniego przełożonego. Wówczas oni już będą wiedzieli dalej, co robić. Jeżeli bezpośrednio przełożony nie będzie wiedział, co robić, to na pewno skontaktuje się z inspektorem ochrony danych, który zajmie się kolejnymi krokami postępowania. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do następnego pytania. Czy baza klientów na telefonie to dane osobowe? Tak, szanowni państwo, jak najbardziej. Obecnie smartfony pozwalają, zresztą te stare nasze cegłówki też już posiadały możliwość wpisywania przynajmniej imienia i nazwiska, przyporządkowania imienia i nazwiska do numeru telefonu. A więc w rozumieniu przepisów RODO jak najbardziej mamy zbiór danych osobowych. Mamy dane kontaktowe naszych klientów, pracowników, szefostwa, kontrahentów, w zależności od tego oczywiście, o czyim telefonie służbowym mówimy. I w tym wypadku ta baza klientów na telefonie to jak najbardziej dane osobowe. Obecnie nasze smartfony pozwalają na umieszczenie w takiej bazie klientów o wiele więcej informacji, aniżeli te podstawowe. Mówimy o stanowisku, mówimy o prywatnym telefonie, o mailu służbowym, o mailu domowym, zatem mamy dosyć rozbudowaną bazę klientów. Zatem jak najbardziej w kontekście czy w procesie przetwarzania, który nazwiemy klienci albo dane klientów, jak najbardziej w formie przetwarzania będziemy mieli również na myśli i program komputerowy, który służy do przetwarzania tych danych, czyli na przykład Outlook Express, czy też inny klient poczty elektronicznej, czy też to będzie jakiś system ERP-owy, czy CRM, w którym będziemy wpisywali dane naszych klientów, czy nawet najprostszy program druczek. Jak najbardziej też przecież bazę klientów możemy w nim wprowadzić. Tylko będzie to nic innego jak forma przetwarzania tych danych osobowych, a nie nowy zbiór danych. O ile oczywiście chcemy utrudnić życie naszym użytkownikom służbowych telefonów komórkowych, możemy stworzyć nowe zbiory danych, które nazywamy baza klientów na telefonach komórkowych. Jak najbardziej możemy to zrobić. Natomiast wtedy będziemy musieli pamiętać o tym, żeby nadać im stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych właśnie w tym zbiorze danych, który nazwiemy sobie po nowemu baza klientów, telefoniczna baza klientów. O, tak można byłoby to chyba ładnie nazwać. Natomiast jak najbardziej pamiętajmy o tym, że zgodnie z artykułem 4 ogólnego rozporządzenia dane osobowe to już imię i nazwisko. Zatem wszystkie inne dane, które dopisujemy do tego, to będzie nic innego jak dane osobowe. I tutaj warto wspomnieć, bo ktoś może zadać pytanie, a co w przypadku, kiedy zamiast tych danych osobowych w postaci imienia i nazwiska wpiszemy prezes spółki ABC. W przypadku takiego sformułowania nadal mamy do czynienia z danymi osobowymi. Bo jeżeli podamy nazwę firmy, to na podstawie
KRS-u, albo jeżeli to będzie spółka cywilna, to na podstawie CIDG, będziemy mogli dotrzeć do informacji o tym, kto rzeczywiście, jeżeli chodzi o prezesa, no to oczywiście spółka prawa handlowego, to będziemy mogli dotrzeć do informacji o imieniu, nazwisku tej osoby. Zatem możemy zidentyfikować bezpośrednią osobę. Dlatego też warto zwrócić uwagę na to, że nieważne jak zapiszemy te dane, a to już rzeczywiście baza danych na telefonie, która zawiera te informacje, imię, nazwisko, numer telefonu, to już jest baza danych. Powinniśmy również dbać o jej bezpieczeństwo. Zatem przypominam, a propos telefonów służbowych, starajmy się je szyfrować, jeżeli jest to możliwe. Oczywiście iPhone mają wbudowane to szyfrowanie, Androidy nie, ale możemy uruchomić aplikację MySafe i tam wprowadzić chociażby wykazy numerów telefonów, czy te bazy klientów. No i oczywiście dodatkowo pamiętajmy o haśle do telefonu komórkowego, PIN-ie, ostatecznie PIN-ie, natomiast odradzam oczywiście osobiście stosowanie różnego rodzaju wzorów, które odblokowują ekran albo wizerunku twarzy. No to może być nie do końca zawsze sprawne, natomiast PIN jest na tyle bezpieczny, że spełnia wymogi tego naszego systemu ochrony danych osobowych. Kolejne pytanie, czy po zwolnieniu pracownika muszą odwołać mu poważnie do przetwarzania danych? Nie, szanowni państwo. Zgodnie z przyjętą procedurą, zgodnie z przyjętym wzorem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, to upoważnienie, które posiadamy i które nadajemy naszym kolegom i koleżankom z pracy, ma swoją moc tylko i wyłącznie do czasu ustania stosunku pracy albo innego stosunku cywilnoprawnego, który łączy nas ich z naszą firmą, z administratorem danych osobowych. W przypadku, kiedy ktoś zwalnia się, w tym momencie automatycznie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych traci moc prawną. I dobrze, że takie rozwiązanie przyjęliśmy, ponieważ w przypadku podmiotów, w których no, istnieje dosyć duża liczba zmian w zatrudnieniu w ciągu miesiąca, już nawet nie mówię w ciągu roku, byłoby to dosyć uciążliwe, aby pamiętać o tym, żeby każdemu nadawać upoważnienia, a jednocześnie potem je odwoływać. A pamiętajmy o tym, że upoważnienie podpisuje przedstawiciel administratora danych. Najczęściej jest to przedstawiciel najwyższego kierownictwa. Rzadko się zdarza, żeby na przykład dyrektor HR-u posiadał takie pełnomocnictwo do podpisywania czy nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Ale jak wspominałem państwu na jednym ze szkoleń, jak najbardziej jest to rozwiązanie dopuszczalne i możliwe i możemy jak najbardziej takie pełnomocnictwo nadać, aby odciążyć i tak zapracowane nasze najwyższe kierownictwo, naszych dyrektorów, prezesów. Mam nadzieję, że niewielu ich mnie teraz słucha i nie ma do mnie o to żalu. Kolejne pytanie, szanowni państwo, czy mogą telefonicznie przekazywać informacje? Pewnie, że tak. No po to mamy telefony, żeby te informacje przekazywać, byleby nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w postaci bezprawnego ujawnienia czy też upublicznienia danych osobowych dotyczących osoby fizycznej, którą można przecież zidentyfikować. Czy to będzie nasz pracownik, to będzie nasz klient, czy to będzie nasz petent, w zależności oczywiście od tego, jaki podmiot reprezentujemy. Zatem, szanowni państwo, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, jakie informacje przekazujemy i komu. Zawsze zaczynamy od pewnej autentykacji, identyfikacji rozmówcy. I to jest rzeczywiście najważniejszy element chyba dotyczący jakby możliwości przekazywania dalszych informacji. Jeżeli jesteśmy w stanie zweryfikować naszego rozmówcę, to wtedy wiedząc, że to jest na przykład nasz współpracownik albo nasz przełożony, poznajemy go przy pogłosie, albo wyświetla nam się numer telefonu, który na podstawie na przykład DDI-a pokazuje nam nawet nazwę telefonu czy komórki, z której połączenie jest wykonywane, wówczas wiemy, że rozmawiamy z naszym kolegą z pracy czy z naszym szefem. Wtedy oczywiście te informacje jak najbardziej przekazujemy. Natomiast jeżeli pojawia nam się na telefonie numer nieznany albo na komórce pojawia nam się brak numeru czy też numer nieznany, niezidentyfikowany i ktoś, rozmówca, nawet przedstawiając nam się, że jest, nie wiem, prokuratorem, komornikiem, generałem policji i prosi jakieś informacje, szanowni państwo, no z całym szacunkiem nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tej osoby. Są inne formy, za pomocą których takie podmioty mogą do nas zwracać się o
ujawnienie danych osobowych, o udostępnienie danych osobowych. I wtedy to zrobimy. Starajmy się natomiast ograniczać takie informacje przekazywane telefonicznie. Miałem osobiście 2 tygodnie temu bodajże taką fajną informację. Dzwoniła pani aspirant z Komendy Miejskiej w Policji z jakimiś pytaniami. No i była bardzo oburzona, że nie otrzyma tych odpowiedzi na te postawione pytania telefonicznie. Sam szacunkiem, ale odpowiedziałem jej, że nie mogę jej zidentyfikować na podstawie jakiegoś tam numeru telefonu komórkowego, który się pojawił. Ale pani aspirant mi mówi, ale ja się przedstawiłem. No ale co mi z tego, że się przedstawiła? Dalej dla mnie to oczywiście nie jest do końca pewne. Każdy niestety może się przedstawić za każdego. Oczywiście podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, no ale z drugiej strony udowodnienie takiego przestępstwa, ściganie takiego przestępstwa jest bardzo trudne. A w międzyczasie dojdzie do naruszenia, za które odpowiemy my jako organizacja. Oczywiście pani aspirant rzeczywiście chyba, znaczy potem się okazało, że jak najbardziej była policjantką, natomiast stwierdziła, że ona w takim razie wezwie mnie do złożenia wyjaśnień czy zeznań, bo już zaczęła, chyba już chciała mnie uznać za winnego sprawy, w której prowadziła postępowanie. Natomiast oczywiście komenda zwróciła się pisemnie, to pismo zostało przesłane faksem, no i udzieliliśmy odpowiedzi. Natomiast telefonicznie, szanowni państwo, no trzeba mieć dużo w sobie samozaparcia, żeby tych danych nie przekazać. Zawsze to może być prowokacja. Oczywiście w większości podmiotów publicznych na nich nie będzie takiej prowokacji specjalnie gdzieś tam czynić. Natomiast przy podmiotach prywatnych miejmy na uwadze tą konkurencję, która rzeczywiście może nam w cudzysłowie, tak kolokwialnie mówiąc, świnie podkładać. Także zwracajmy zawsze uwagę, z kim rozmawiamy i kogo i komu te dane przekazujemy. Szczególnie jest to istotne dla młodych pracowników, którzy jeszcze takiego obycia, jeżeli chodzi o telefon, nie mają, bądź też, jak to też się kiedyś popularnie mówiło, słuchawka ich jeszcze parzy. Wiadomo, że starzy pracownicy, starzy wyjadacze nie pozwolą sobie na zastraszenie telefoniczne, że coś tam, ktoś tam kiedyś, jeżeli coś, to nie przekażemy przez telefon. Nie ma takiego obowiązku, żadna przepis prawa nie mówi o tym, że mamy przez telefon udzielać komukolwiek, jakichkolwiek informacji. Zatem jeżeli nawet nie chcielibyśmy przekazać informacji danych osobowych naszemu przełożonemu, mimo że go poznamy po głosie, to mamy prawo odmówić. No oczywiście potem, jak to zwykle państwu przypominam, poniesiemy stosowne i adekwatne konsekwencje. Ale prawo będzie po naszej stronie. Kolejne pytanie, szanowni państwo. Co zrobić po zauważeniu, że wysłałem dane niewłaściwemu adresatowi? Zgodnie z procedurą powiadomić bezpośredniego przełożonego inspektora ochrony danych, ponieważ w zależności znowu od tego, jakie dane zostały wysłane niewłaściwemu odbiorcy, możemy tak naprawdę mieć do czynienia z naruszeniem ochrony danych osobowych. No. Warto byłoby zwrócić uwagę na to i podzielić tak naprawdę to wysyłanie danych niewłaściwemu adresatowi na formę, czy to będzie listowna, czy to będzie elektroniczna. Często się zdarza, że firmy lubią w stopce mailowej wpisać taką informację, że w przypadku, kiedy nie jest pani adresatem niniejszej wiadomości, prosimy o tym fakcie poinformować nadawcę i usunąć tą wiadomość mailową. Okej, to jest wszystko fajnie, wszystko pięknie, natomiast i tak do naruszenia doszło. Jakikolwiek wpisywanie gruźb, bo tak to można nazwać, czyli jakby cedowanie odpowiedzialności na Bogu ducha winnego odbiorcę, który przeczytał taką informację, jest niezgodne z prawem. Nie możemy grozić odbiorcy wiadomości e-mail, że my tą wiadomość wysłaliśmy i że on się z nią zapoznaje. Po to ktoś dostaje korespondencję, żeby ją otworzyć, żeby ją przeczytać, zapoznać się z nią. Oczywiście, jeżeli będzie to pismo wysłane pocztą, tą tradycyjną, na której będzie wskazany imienny adresat, to pamiętajmy o tajemnicy korespondencji, pamiętajmy o prawie pocztowym. Wówczas mamy świadomość, że ta wiadomość jest zamknięta i nie jest adresowana do nas. Zatem powinniśmy taką wiadomość zwrócić. Po prostu jest praktycznie, czy to przychodzi do nas listonosz, czy też my wysyłamy kogoś na pocztę, kto wysyła korespondencję, wtedy taki list bez oczywiście otwierania zwracamy. Natomiast jeżeli chodzi o pocztę elektroniczną, bardzo często sekretariat
rozdziela tą pocztę, jeżeli szczególnie mamy elektroniczny obieg dokumentów. Wówczas ta dokumentacja jest przydzielana do dekretacji odpowiedniemu kierownikowi albo dyrektorowi i wówczas dopiero następuje rozdział na poszczególne komórki organizacyjne. I w tym wypadku może być trochę za późno, żeby sekretariat zwrócił uwagę na to, że ma całkowity zakaz czytania wiadomości, jeżeli nie jest jej adresatem. A skąd ma wiedzieć, jeżeli nie jest? Że nie jest, tak? Dlatego też nie stosujmy takich zapisów. Pamiętajmy o tym, że po zauważeniu, że to my dokonaliśmy takiego incydentu, takiego niewłaściwego wysłania poczty, powinniśmy rzeczywiście podjąć działania zmierzające do tego, aby te dane zostały faktycznie usunięte. Czyli jeżeli widzimy, że wysłaliśmy dane nie do tej firmy, tylko do innej firmy, to wysyłamy albo dzwonimy do tamtej firmy, prosimy o to, żeby rzeczywiście te dane zostały usunięte. Sporządzamy na tę okoliczność stosowną notatkę służbową, przekazujemy ją inspektorowi ochrony danych. Inspektor ochrony danych, kontaktując się z tamtejszym inspektorem ochrony danych, na pewno zażegna niebezpieczeństwo naruszenia w postaci bezprawnego ujawnienia danych osobowych. I temat będzie załatwiony, nic złego nie powinno się zdarzyć. Kolejne pytanie, szanowni państwo, co zrobić, kiedy klient żąda prawa do bycia zapomnianym? Kolejna procedura, która jest opisana w księdze polityk. Jeżeli przychodzi do nas klient, a my jesteśmy oczywiście zwykłym, powiedzmy, sprzedawcą i żąda skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, my jako zwykły sprzedawca wzywamy inspektora ochrony danych albo informujemy o tym fakcie bezpośredniego przełożonego. Jeżeli dostajemy takie żądanie mailem, przesuwamy takie żądanie inspektorowi ochrony danych. Jeżeli klient dzwoni i żąda skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, pamiętajmy o właściwej autentykacji takiego klienta. Może się okazać, że rzeczywiście mamy na przykład newsletter i w tym naszym newsletterze zbieramy poza samym adresem mailowym, który teoretycznie jest wystarczający do zapisania subskrybenta do tego newslettera, tak naprawdę mamy jeszcze wpisane imię, nazwisko albo dodatkowo numer telefonu. Jeżeli rzeczywiście numer wyświetla nam się na aparacie telefonicznym, czy to komórkowym, czy stacjonarnym, jest dokładnie analogiczny z tym, którego żądanie dotyczy, wówczas możemy taki wniosek przyjąć. Natomiast jeżeli ktoś dzwoni do nas i żąda usunięcia konta ze sklepu internetowego Jana Kowalskiego, a nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tego Jana Kowalskiego, to pod żadnym pozorem tego nie możemy robić. Wówczas musimy wskazać klientowi właściwą procedurę, czyli żeby przesłał nam maila, osobiście złożył wniosek albo pocztą, ale na pewno na telefon nie możemy takich praw realizować. Ze względu na to, że ktoś może znowu sobie wymyślić jakiś żart i rzeczywiście ten żart obróciłby się jak zwykle przeciwko nam. Dlatego nie możemy realizować praw osób, jeżeli nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tych osób, zautentykować jednoznacznie, czy są to osoby, są to podmioty praw, których rzeczywiście do realizacji których dążą. W przypadku, kiedy oczywiście możemy zapomnieć tylko część z kontekstu przetwarzania, akurat załóżmy, dotyczy to sprzedaży. Może to być jak najbardziej usunięcie danych z newslettera, może to być usunięcie danych w przypadku, kiedy mieliśmy na przykład wpisywane coś w rodzaju listów dziękczynnych na stronie internetowej, bądź też opinii dotyczących naszej obsługi czy naszego sklepu, na których to opiniach byłoby wskazane imię, nazwisko takiego klienta. Wtedy rzeczywiście w związku z żądaniem bycia zapomnianym możemy i powinniśmy te dane usunąć. Natomiast pamiętajmy o pozostałych kontekstach, chociażby w zakresie udokumentowania sprzedaży. Pamiętajmy o tym, że dane takiego klienta muszą być przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, tak jak dokument, który dotyczył sprzedaży, a więc zwykła faktura 5 lat plus do końca roku, w którym została wydana. Dlatego też w odpowiedzi jak najbardziej możemy wskazać, że to żądanie zostało wykonane poza określonymi kontekstami przetwarzania. Co ciekawsze też, szanowni państwo, ze względu na to, że zdarzają się kary związane z utrudnianiem realizacji praw osobom, których dane dotyczą, żądanie skorzystania z tego prawa i jego realizacja może zostać odnotowana. Zatem w rejestrze, który prowadzimy w systemie DPO, odnotowujemy takie żądanie i jego realizację.
Czyli co ciekawsze, zapominamy rzeczywiście całkowicie osobę, którą dane, do której dane dotyczą w naszych systemach, ale w tym rejestrze jej dane do czasu upływu terminu roszczeń i żądań tej osoby rzeczywiście przechowujemy. Najczęściej będą to 3 lata, jeżeli chodzi o te wszelkiego rodzaju zadośćuczynienia materialne i niematerialne. Kolejne pytanie, szanowni państwo, czym różni się zbiór danych osobowych od procesu przetwarzania? Często się to pytanie niestety pojawia w różnej, oczywiście, w różnej formule, natomiast zawsze dotyczy tego samego. Wielu z nas jest przyzwyczajonych do poprzedniego stanu prawnego, kiedy głównym naszym podmiotem ochrony był zbiór danych osobowych, a nie proces. Ci z państwa, którzy reprezentują podmioty publiczne, wiedzą doskonale, czym jest rzeczowy wykaz akt. Mówimy o rzeczowym, a więc w takim typowym właśnie namacalnym podziale spraw, które są procedowane w urzędzie, w podziale właśnie na tą klasyfikację opracowaną przez tak naprawdę archiwa państwowe, a dostosowane potem przez bezpośrednio, czy to przez nas, czy przez firmy, które zajmują się archiwizacją. Tak naprawdę zbiór danych osobowych, no to zgodnie z definicją tak naprawdę zestaw danych osobowych, które możemy sobie przeglądać i przeszukiwać według określonego kryterium. Pamiętajcie państwo, zawsze o tym opowiadałem, to kryterium to może być data, to może być liczba porządkowa, alfabet, jakikolwiek taki kryterium będzie możliwe do przeglądania tego zbioru, będzie dla nas wskazywało, że mamy do czynienia ze zbiorem danych osobowych. Niemniej jednak zbiór danych osobowych to rzeczywiście coś namacalnego, coś, co gdzieś możemy zgromadzić. Zbiorem danych osobowych w najprostszym przykładzie niech będą akta osobowe, które rzeczywiście gdzieś są zawsze w dziale kadr w jakiejś szafie. Zamknięte czy też niekoniecznie zamknięte, ale chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Natomiast sam proces przetwarzania to jest rzeczywiście zgodnie z definicją przetwarzania, to jest zbieranie, to jest opracowywanie, to jest udostępnianie. Czyli rzeczywiście coś, co ma takie typowe znaczenie kwestii czynności. Zatem tutaj w przypadku tych akt osobowych, no takim procesem byłoby zatrudnienie. Ale żeby nie było tak prosto, dla wielu zbiorów danych osobowych istnieją różne konteksty przetwarzania, różne procesy przetwarzania. W przypadku akt osobowych będziemy mieli zarówno proces zatrudnienie, jak i potem po już zatrudnieniu archiwizacja, czyli przechowywanie w składnicy czy też w archiwum zakładowym. To będzie również wszelkiego rodzaju realizacja świadczeń pracowniczych albo zbieranie oświadczeń dla celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zatem dla jednego zboru danych osobowych rzeczywiście może występować kilka procesów przetwarzania. Albo odwrotnie, dla jednego procesu przetwarzania, czy też jednego procesu przetwarzania może dotyczyć kilka zbiorów danych osobowych. Kolejne, szanowni państwo, pytanie, kto jest administratorem danych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych? Administratorem danych osobowych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych jest zawsze pracodawca. Co prawda nie on decyduje tak naprawdę o przeznaczeniu tych pieniędzy, ani o, czy o ich przeznaczeniu, czy ich rozdysponowaniu, ale tak naprawdę on nimi administruje. Administruje danymi związanymi z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Dlatego to zawsze będzie to pracodawca. Mimo że może w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych brać udział związki zawodowe, w zakresie w zasadzie opiniodawczym, to nigdy nie będą związki zawodowe posiadały statusu ani administratora, ani współadministratora. Jedynie w określonych przypadkach można im powierzyć do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją właściwych przepisów prawa. Zatem staną się w najgorszym przypadku podmiotem przetwarzającym, czy też to pojedyncze osoby wyznaczone do pełnienia funkcji w komisji socjalnej, czy też jeżeli mamy gdzieś powiedzmy związek na zewnątrz, to rzeczywiście będzie to jakby odrębny podmiot przetwarzający. Natomiast zawsze administratorem danych osobowych będzie pracodawca. I ostatnie, szanowni państwo, na dzień dzisiejszy pytanie, czy musimy zbierać od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Nie, szanowni państwo.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odbywa się na podstawie przesłanki legalności, o której mowa w artykule 6 ust. 1 litera C, czyli jest to uzasadniony obowiązek prawny spoczywający na administratorze danych. I już, i tyle. Także zgód dodatkowych odbierać nie musimy. Tak samo nie musimy odbierać zgód od członków rodzin, których oświadczenia, których dane osobowe mają wpływ na świadczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Od nich również nie musimy zbierać danych osobowych, tylko pamiętajmy o nowelizacji ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pamiętajmy o tym, że powinniśmy przetwarzać dane tak naprawdę z przestrzeganiem zasady minimalizacji danych, a więc zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji świadczenia. I zbierajmy oświadczenia, a nie zaświadczenia albo kserokopie dokumentów, które potwierdzają spełnienie wymogów naszego regulaminu. To jest jakby najbardziej istotne. A z drugiej strony pamiętajmy też, jeżeli chodzi o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, o tym, żebyśmy raz na roku dokonywali przeglądu tych danych osobowych i w przypadku, kiedy już cel został osiągnięty, dla którego te dane zostały, czy były przetwarzane, żebyśmy te dane na bieżąco usuwali. Szanowni Państwo, minęło 45 minut, które miałem przeznaczone na te dzisiejsze 13 pytań. Teraz czas dla Państwa, bardzo proszę o zadawanie pytań, jak zwykle za pomocą mikrofonów, czy też za pomocą czatu. Już, szanowni Państwo, bo zawsze o tym zapominam, już włączam tryb zadawania pytań, jeżeli takowe pytania są, to zapraszam. Oczywiście, jak zwykle przypominam, że można pytania, na które chcecie Państwo otrzymać odpowiedzi, można zadawać czy to mailowo, czy za pośrednictwem naszego punktu kontaktowego. Oczywiście postaram się, żeby najciekawsze i najbardziej pilne pytania znalazły swoje odpowiedzi na najbliższym śniadaniu, bądź też na kolejnym. Natomiast zapewne w tym roku odbędzie się jeszcze jedno śniadanie w przyszłym tygodniu, potem mamy już Wigilię, a kolejne to już jest Sylwester, także wątpię, żeby udało nam się spotkać. Ale oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli takie życzenie Państwo wykażecie, to albo przełożymy termin spotkania, albo też szanowni Państwo, po prostu odłożymy te pytania na styczeń. No dobra, nie ma żadnych pytań, a zatem mogę, szanowni Państwo, uznać, że wyczerpałem tematykę dzisiejszych pytań. Tym samym za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam oczywiście do przesyłania pytań i gorąco zapraszam na spotkanie w przyszły wtorek. Dziękuję serdecznie Państwu za dzisiejszy udział. Życzę miłego dnia, pozdrawiam i do widzenia.